Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się tematem budowania własnej chmury. Dlaczego ktoś miałby wybrać lokalną chmurę, własną chmurę, a nie publiczną? Co to właściwie oznacza dla naszych danych i bezpieczeństwa? Film ten rozpoczyna serię filmów powiązanych z tematyką prywatnej chmury. Informacje te dotyczą zarówno użytkowników domowych, jak i firmowych. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania całej serii. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to myślę, że warto. W pierwszej części dowiecie się, co to właściwie jest chmura. Jaki jest powód budowania własnej chmury? Jakie są zalety i wady chmury lokalnej, albo innymi słowy nazywając to on-prem. Różnice pomiędzy własną chmurą lokalnie i na serwerach. W chmurze. Różnica pomiędzy własną chmurą w chmurze i chmurą publiczną. Problemy zabezpieczenia chmury, zapewnienie warunków funkcjonowania infrastruktury chmurowej. Podsumowanie. No to do Dzieła. Na samym początku małe wyjaśnienie. Mówiąc własna chmura, mówię o oprogramowaniu zapewniającym zdalny dostęp do naszych plików, zarządzania nimi, udostępniania ich zdalnej edycji, być może nawet komunikacji tekstowej, czy nawet audiowizualnej pomiędzy użytkownikami tej chmury oraz całej masy dodatkowego oprogramowania. No i teraz taką Chmurę możemy wynająć sobie w postaci usługi chmurowej od na przykład Google'a, Microsoftu, Dropboxa i temu podobne. Możemy takie oprogramowanie chmury samodzielnie uruchamiać na naszych serwerach, na przykład w domu czy w firmie. Będzie to wtedy nazywało się chmurą prywatną. Lub jeszcze możemy to zrobić na wynajętych serwerach u jakiegoś dostawcy, co moglibyśmy. Nazwać właściwie chmurą prywatną w chmurze. Lub jak inaczej kto woli to nazywać. Dlaczego w ogóle chcemy budować własną chmurę? To pytanie nurtuje wiele osób. Jednym z głównych powodów jest kontrola. Posiadając własną infrastrukturę mamy pełną kontrolę nad naszymi zasobami, co może być kluczowe dla niektórych przedsiębiorstw. Mało tego, przepisy wewnętrzne czy właściwie zewnętrzne, mogą wymuszać na nas odpowiednie lokalizowanie własnych danych. Być może kryterium może być też w wydajności zasobów czy limitach, jakie no, niestety znajdziemy na chmurach publicznych. Koszty chmury prywatnej również mogą być mniejsze ale też większe od chmury publicznej. To zależy od wymagań. A może masz też własne spostrzeżenia i powody, dlaczego potrzebujesz chmury prywatnej? Bardzo chętnie je poznam. Napisz o nich w komentarzu Chmura lokalna, czyli on-premise oferuje szereg zalet. Możemy dość precyzyjnie dostosować ją do naszych specyficznych potrzeb, co może zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo. Co za tym idzie, możemy sami zdecydować, jaka będzie charakterystyka sprzętu. Dla przykładu, czy wykorzystamy dyski konsumenckie czy serwerowe, czy wykorzystamy nowe zaawansowane serwery, czy może po prostu jakieś NAS, a może po prostu starego kompa, na którym już księgowa po prostu nie ma cierpliwości dłużej pracować. Da nam to dość dużą elastyczność w decydowaniu, na co przeznaczymy nasz budżet i jakie będzie bezpieczeństwo w efekcie tego, stabilność i pewność tego naszego nowego rozwiązania. Oczywiście możemy też uzyskać znacznie ciekawsze konfiguracje, niż zapewniają nam to chmury publiczne. Chmura utrzymywana lokalnie także eliminuje niektóre obawy związane z dostępem do danych przez strony trzecie. Natomiast jeśli chodzi o wady chmury on-prem, to fakt, że zapewnienie odpowiedniego sprzętu czy oprogramowania to niestety dopiero początek całej zabawy. Zadbać musimy o bezpieczeństwo naszych danych. Najczęściej będziemy udostępniać te zasoby przez internet. No, w sumie można tego uniknąć, ale o tym w przyszłości. Więc musimy dbać o odporność na ataki. Można też wziąć pod uwagę, że dane muszą być zabezpieczone przed fizycznym atakiem na budynek, w którym są przechowywane. Powinniśmy zadbać o odpowiednią ciągłość działania, czyli na przykład zabezpieczenie ciągłości zasilenia, czy też ciągłości pracy, a w przypadku awarii urządzeń, czy też awarii infrastruktury sieciowej, choćby. Lub nawet połączenie z internetem może przestać poprawnie działać, bądź w ogóle. Samo połączenie z internetem też może być już problemem. Możemy na przykład nie mieć publicznego adresu IP, albo łącze, które posiadamy, będzie miało po prostu zbyt małą wydajność, czy też trasowanie tego łącza będzie na tyle kiepskie, że dostęp zdalny z pewnych miejsc po prostu będzie mało wydajny. To i pewnie inne powody, dlaczego wiele osób nie chce mieć tych problemów. Alternatywą nie jest tylko chmura publiczna, ale także własna chmura w chmurze. Jakie są różnice między prywatną chmurą serwerowaną lokalnie, a zdalnie czyli w serwerowni jakiegoś dostawcy? No, właściwie pozbywamy się większości problemów wcześniej wspomnianych. Oczywiście, w zależności jaką usługę czy pakiet sobie wykupiliśmy, nie musimy się martwić o pewne zasilania, działania naszej sieci czy wydajności tej sieci. Tu, oczywiście, mam też na myśli prędkość łączy internetowych zapewnianych na naszych wykupionych serwerów. Naszych danych też pewnie nikt fizycznie nie ukradnie, bo są bezpieczne w chronionych serwerowniach. Publiczne chmury oferują skalowalność i elastyczność. Możemy w bardzo krótkim czasie dokupić sobie dodatkowe serwery, właściwie to nawet kilkoma kliknięciami. Jeśli zdecydujemy się na odpowiednie rozwiązanie, to też nie musimy się martwić o awarię sprzętu, czy też samodzielnie tworzenie kopii zapasowych. Mimo tych wszystkich zalet, tracimy nieco kontroli nad naszymi danymi. To oczywiście rozwiązanie to znów może być tańsze bądź droższe od lokowania chmury lokalnie. Ponownie, zależy od wielu warunków. Lokalna chmura to nie tylko koszt sprzętu, ale i obsługi, koszty energii, koszty łącz, amortyzacja sprzętu. Jaki zatem jest sens utrzymywania własnej chmury w chmurze, czy nawet on-prem? Zamiast po prostu skorzystania z chmury publicznej, generalnie różnic pomiędzy tymi chmurami wbrew pozorom jest sporo. Kupując chmurę publiczną, kupujemy gotowy produkt, najczęściej w dzisiejszych czasach już rewelacyjnie dopracowany, z tonami super opcji. Mam tu na myśli produkty głównie czołówki z branży. I tu warto się zastanowić, czy na pewno nie chcesz tych zalet. Szczerze, w mojej opinii musisz mieć naprawdę mocne argumenty, i nie mam tu na myśli przesłanek, przeświadczeń, czy też subiektywnych opinii. Naprawdę, ciężko dziś zarzucić dostawcom chmurowym słabą jakość usług. Więc jedynie, co może przemawiać za serwowaną własną chmurą, w chmurze. To większa elastyczność, możliwość poczucie większej kontroli czy prywatności danych. No ale, tu trzeba uruchomić logikę. Dlaczego? Bo możemy usłyszeć z ust Kowalskiego, że on nigdy nie skorzysta z chmury, a szczególnie z jakiegoś Microsoftu. Przecież to są złodzieje i na pewno ukradną moje dane. Tylko, że w tym samym czasie ten sam Kowalski edytuje swoje dokumenty w pakiecie Microsoft Office na komputerze z Windowsem. Czy to nie jest ironia? I nie, nie jest to żart. Takich ludzi naprawdę jest sporo. Wątek ten rozciąga się niepotrzebnie. Uważam, że nie ma co wybierać pomiędzy lokalizacją danych na podstawie obaw o to, jaka firma może je przeglądać. Wybór pomiędzy chmurą publiczną, czy własną, serwowaną tu, czy tam, powinien opierać się wyłącznie o wymagania techniczne tego produktu. Wróćmy ponownie do tematu chmury prywatnej serwowanej lokalnie. Sporym problemem związanym z prywatnym zarządzaniem taką chmurą to na przykład kwestie bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo jesteśmy narażeni zarówno na ataki ze strony sieci, jak i te fizyczne, które mogą się odbyć na serwerownie naszej firmy. I to naprawdę zabezpieczenie przeciwko temu wszystkiemu może być wyzwaniem. A mówiąc wyzwaniem, powinniśmy przede wszystkim dostrzec tutaj kosz, koszty. I to wcale nie małe koszty, bo musimy mieć odpowiednich Informatyków czy obsługę informatyczną, która rzeczywiście zapewni nam dostatecznie dobre zabezpieczenia, przynajmniej takie na poziomie, jakie zapewniają nam na przykład Microsoft czy Google, ale i też zabezpieczenia, tak jak wspomniałem, fizyczne, czyli na przykład alarmy, firmę ochroniarską, czy może też zabezpieczenia samych danych w serwerowni przed jakąś utratą w wyniku na przykład pożaru. W przyszłych filmach z tej serii jeszcze rozszerzymy sobie ten temat, powiemy więcej szczegółów. I w odpowiednim momencie pojawi się tutaj link na górze i w opisie do takich właśnie filmów. Kolejny aspekt, który musisz sobie przemyśleć, tworząc własną chmurę, to tworzenie warunków przechowywania danych. Mam tu na myśli bezpieczeństwo zapewnione poprzez kopie zapasowe. Replikacje i inne mechanizmy, które nie dopuszczą do tego, abyś utracił swoje dane. To jest raz. Dwa, może się okazać, że musisz mieć ciągłość dostępu do swoich danych, czyli w razie awarii, właściwie czegokolwiek w Twojej własnej serwerowni, musisz mieć mechanizm zapewniający dostęp do tych właśnie danych podczas tej awarii. Oczywiście, jeśli tej ciągłości po prostu nie potrzebujesz, bo na przykład serwujesz swoje własne, prywatne, domowe dane, no to nie ma o czym mówić. Ale to już podlega Twojej ocenie. Realizacja ciągłości to niejednokrotnie jest po prostu wyczyn, bo mamy problem zarówno z zasilaniem, jak i awariami serwerów, może nawet infrastruktury, jak i łącz z internetem. Nie wspominając o problemach z konfiguracją bieżącą czy też bieżącym serwisowaniem całej tej Twojej infrastruktury. Podsumowując, wybór pomiędzy własną a publiczną chmurą zależy od indywidualnych potrzeb i priorytetów. Bezpieczeństwo danych, kontrola i ciągłość dostępu są kluczowe przy budowaniu własnej chmury. Własna chmura to nie sposób na oszczędność. To bardziej wyzwanie. Jeśli się na nie decydujesz, musisz mieć ku temu naprawdę dobre powody. To wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Jest to wstęp do całej serii filmów, które wkrótce pojawią się na kanale. Linki do nich będą w opisie tego filmu. Natomiast, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to chyba to jest już najlepszy moment. Oczywiście, jeśli film Ci się podobał, kliknij łapkę w górę. I jeszcze jedno: podziel się ze mną w komentarzu swoimi oczekiwaniami wobec tej serii. Co chciałbyś tutaj zobaczyć, czego się chcesz dowiedzieć? Pomoże mi to w tworzeniu lepszych, bardziej dopasowanych filmów. I jak zwykle, do zobaczenia w następnym filmie.